A dzień dobry. Jestem przy mojej jeżynie, jednej z jeżyn bezkolcowych. Strasznie się w tym roku rozrosła. Ogromne gałęzie po kilka metrów. I trzeba ją przeciąć. I zacznę od tych gałęzi, które miały owoce. Tak, czyli już usychają. Jest koniec listopada. Możecie to zrobić do końca lutego. Tak, ale jest koniec listopada. Był już większy mróz. I usuwam wszystkie te stare, które już się wyowocowały. No niektóre giganty, ale cóż, mamy nowy sekatorek, sprawdzony, stalowy, wytrzyma wszystko. Tu jest też gałąź, która owocowała. Ucinamy u samej nasady. O, pięknie. Już będzie luźniej. Tak, przejdziemy z drugiej strony. O, tu też mamy jakieś fajne, stare gałązki, czyli te, które owocowały. Przy jeżynie głównie obcinamy to, co owocowało, bo i tak to uschnie. To już też mamy ucięte. O, pięknie. Trochę będzie trzęsło, ale co zrobisz? Ucina. U samego domu. Tutaj taka słaba, młoda, też je mutne. I usuwamy. Za chwilę nic z tej jeżyny prawie nie zostaje. Ale co zrobisz? No i co? Chyba obciąłem wszystko to, co stare. Tu jakaś gałązka była z chmielem. Też ją trzeba uciąć. Tu była jakaś dzika malina. No i cóż, mamy tylko taką pergolkę. Mało. Tak? I mamy ograniczone miejsce. I teraz tu jest taki pierwszy pęd. Bardzo długi. Ja ucinam mu nadmiar. Też wyrzucam. Ten pęd fajnie mi się teraz zmieści na moją pergolkę. Tu mamy ogromnego giganta. Ogromny. I co? Poucinamy mu te boczne. Skrócimy. Utniemy mu wierzchołek. Tak. I jeszcze ta jedna boczna niepotrzebna. O, bo one gdzieś tam wędrują po kilka metrów. Tu też mamy taką długą, która puszcza na drugą stronę. Tu też aż po rzeczki. O. I też ją tniemy. Około 30 cm od głównego pętru. Ten jest fajny. Tylko go skrócimy kawałeczek. O, i już będzie nam się w tej pergolce mieścił. Ten tak samo. Pięknie się mieści. Miele jeszcze ściągniemy. Tak, no i co? Jeszcze została nam jedna tutaj taka gigantyczna. O, ona dobrze z 5 metrów. I co, skrócimy ją na wysokość pergolki.
O, proszę bardzo. Już ją mam. Już ją mam. Tu powypuszczają odnóżki z tych pąków. Piękne, silne na wiosnę, które będą owocowały. Tu jakieś stare części usuwamy, bo siedlisko szarej pleśni po tym latem. Tak, tą przypniemy olbrzymią. Ta już jest z drugiej strony altanki. Tak, tu jeszcze obetnę to suche wszystko. Z drugiej strony altanki mamy taką jeszcze też wielką i ścinamy ją na wysokość pergoli, tak żeby było można ją zaczepić. O, pięknie. Już przełożona, już się trzyma. Czyli mamy cztery gałązki nowe. Ja myślę, że nazbyt dużo. Jeszcze tą jedną utnę, najsłabszą. Bo jak to wszystko wypuści na wiosnę, się rozkrzewi, to będzie za dużo. Cztery takie młode pędy. Wystarczy. Odnóżek będzie ze 40 z tych starych pędów. Każda ta odnóżka będzie miała mnóstwo kwiatów, że zupełnie dla wszystkich wystarczy. O, pięknie. Już mamy prawie jeżynę obciętą. Ja myślę, że nie tylko prawie, ale mamy ją obciętą. No tu muszę użyć sznurka, ale nie mam w tej chwili. Także tak by trzeba to wszystko obciąć. Pędy, które owocowały. Do czterech pędów zostawiamy młodych. Najlepiej jak są to 2-3 pędy silne, rozkrzewione. Takie cięcie skracające te pędy jednoroczne możemy już zrobić w lipcu, w sierpniu, żeby one już w poprzednim roku się rozkrzewiły. Będzie więcej owoców.